witam w kolejnym odcinku z serii Bully i bierzemy się za misyjkę. Już mnie coś chyba goniło. Okay. Przejdźmy może najpierw do tego zadania, co mamy. Obrażasz kobietę. Po co ja biegnę, jak ja mogę na desce się poruszać już? Zejdź, zejdźmy z drogi. Dobrze. Dobra. Karty postaci. Okej. Bunch of thieving jerks! What's up, Melvin? Ah, greetings. Jimmy, listen. Some ruffians took it upon themselves to steal my Grottos and Gremlins character sheets and won't return them. We're playing tonight. The whole situation is untenable. Grottos and Gremlins? Boy, you are sad. Sad? I'm distraught. Role-playing is the high point of human achievement. In fact, upon reflection, I am prepared to offer a bag of groats to the fair knight whomsoever recovers these precious screens. Do you accept the quest? How much? 10 groats. What? I mean 10 bucks. Wait here. And you can have your pick of my wenches. Great. Ale to jest głupie. Chodź tu, nie uciekniesz przed pląsającym Jimmy Hopkinsem. Wracaj na tu. Troszkę to skrzeniłem. Dobra, mam tego dość. To już raczej nie zadziała, więc spróbujemy na swędzący proszek, ale najpierw trochę zapląsajmy. Złazić mi z drogi, może go z procy dojedziemy. Ups. Pląsający Jimmy. O, zmęczył się chyba chłopak. Dobra, jedziemy dalej. Ten jaki waleczny chłopak w okularach. Dobra, to sobie weźmiemy ze sobą. A mamy pełne HP niby. Prąsamy zatem do następnego. Dobroką dychę ma swoją drogą ten Jimmy. Biegać, brąsać i tak dalej, on świetnie sobie z tym radzi. Ciekawe, że nauczyciele nie widzą, że mamy tutaj... You win, you get the shit. Not you. That's just stupid.
Szybko, 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 szybko! Nie wiem, czy bym miał szansę, ale ty i tak dostaniesz już tak dla zasady. Poniżenie. I knockout. Jeszcze jeden. Ups. Ups. Wjechaliśmy w trawnik. Nie jest to zbyt korzystne. Dobra, w partry pobierzemy. Załatwiamy. No ja lubię gry i też jestem troszkę na punkcie gier porąbany, ale to chyba już jest lekka przesada. Że ja niekoniecznie może gram w karcianki, ale tak czy inaczej uważam, że to podejście już nie jest najzdrowsze. Dobrze, jeszcze może to sobie zrobimy. Pomóż Garemu. There you are. Come on, I found something incredible. Hold on, relax, man. I can't keep getting in trouble. I can't get expelled again. It's always about me with you. Me, me, me. I'm thinking bigger picture, and you're worrying about getting into trouble? You know what? You really are something. What bigger picture? We are gonna take over this school. We are not taking over anything right now. Time and tide wait for no man, my friend. But it seems they do wait for a wannabe tough guy who's nothing but a little girl. You're full of it. So you keep telling me. Look, now come on. I promise you, after this, things are never gonna be the same again. Oh, I'm so excited. I should have stopped taking those pills ages ago. Yeah, right. Whatever you say, Gary. I need more growth hormone. No, dobra, zobaczymy, o co tu chodzi. Już za bardzo nie pamiętam, o co może mu chodzić. Czy znowu kogoś będziemy musieli tutaj nastukać, czy jak? Hej! O! Na razie wygląda na to, że tak. Pierdziele, no. O, dobra, tam się wzięło trochę zapomaganie. Dawaj tego kija. Bęk, bęk, bęk. Po tobie. Before.
Gdzie to widzisz przełącznik, Monrealo? Hey Jimmy, see if you can knock the broom over somehow. Make it hit the switch. Chyba już widzę przełącznik. You're really gonna like this, Jimmy. Now here's another switch I used to. Whoa! Live wires! Looks like I'll have to hold this down to get the power while you climb through and get the switch. I can use that. Receptorka. Almost there! Jesteśmy blisko. Wydawało, że miałem tu same cegły. Nie, no dobra, czy mi się wydawało tylko. A steam leak. I've heard of those happening, but I've never seen one. Okej, o. I can use that. Tranzystor radiowy. Co ja mam tu niby zrobić teraz? Para przestałaby lecieć jakby przez... Okej. Okay. Co ja mam zrobić, żeby przestała lecieć? Aha. Niedobry człowieku. Quick, before it heats up again. No, w porządku. Przestaje się to podobać. Co może ci chodzić? A, już wiem, co tu będzie. Jimmy boy, here we are, the hole, the place where this school separates the men from the boys, the wheat from the chaff and all that nonsense. Okay, so what's that got to do with standing up to people, keeping them in line? This is where I stand up to you, my friend. What are you talking about? I know you hate me, Jimmy boy. I know you said all that stuff about me behind my back. What are you talking about? Don't play innocent with me. You want to run this school? I want to run this school. Only one of us is gonna make it. And it's gonna be me! Tak jest ciebie, Hojrak. Ladies and gentlemen! Boys and morons! I give you... Russell! Oh, man. Me, Russell! Gary, now I hate you. I know. Russell. Go beat that little jerk who said that nasty stuff to me about your mom and those barnyard animals. What? Come here. Russell wants vengeance. Ups.
Bo on niby ma mniej, ale jednym strzałem jest w stanie zabrać mi dużo więcej. No, takim wrestlingowym troszkę chwytem chciał mnie załatwić. Jeżeli się nie mylę, to się to nazywa Walls of Jericho albo Lion. Zapomniałem nawet. Wiem, że Chris Jericho tego używał. Takie ciekawe nawiązanie może sobie być. Ups. Ale Jimmy Hopkins na MMA to go tak łatwo nie załatwi. Ups. Musimy się znowu bronić. A to Walls of Jericho to jest. Tak mi się wydaje. No, chciałbym. O! Udało się. You happy now, jerk? Ecstatic! I love to watch two morons beat the crap out of each other. Why'd you do it, Gary? I thought we were friends. Friends? You and me. I've taken dumps that had more brains than you, friend. No. I'm taking over this school. And you're just a liability. See you around, moron! Well done, Jimmy. Yeah, great. What a waste of time. You all right, Russell? Oh. Szkoda mi tego Russella. Został wykorzystany. Look, I never said anything about your mom or farmyard animals. You did it? No, but I want you to stop bullying weak kids. Why? Ah, because there are a bunch of kids around this place who need a beating, and you're picking on the few who don't. So I want you to leave me and him alone. Oh, okay. Sorry. Bad Russell. No i my zyskaliśmy kumpla. With Russell pacified, I could be forgiven for thinking my troubles at Bulworth were over. But this place is a rotten onion. Peel off one stinking layer, and there's another even smellier one beneath. Coś trochę jak ze Shrekiem. Well, Jimmy, word on the street is you're something of a pugilist. No, sir, I never pugilized in my life. Really? And that you've been saying some entertaining things about me and some barnyard animals. No, I never said that. Well, I listen to things, Hopkins. You try and stay out of trouble. Now go see the cook down in the kitchen. Helping her might teach you some humility. Okay, sir. Hey, new kid. You're that guy that beat up Russell. So? What's it to you? Hey, listen, we like to box, the noble art and all that. Why don't you come down by our gym in old Bulworth Vale? We should definitely hang out. Yeah, I've heard a lot of things about you. Yeah, whatever. Okay. Z lalusiami nie chce się zadawać. Hopkins. To jest porządny człowiek. Dobra, zobaczmy, czy nie mamy jakichś pobocznych misji do zrobienia może. Tu mamy jakieś zadania do zrobienia. Ale to już może zajmę się tym kiedy indziej, bo chyba teraz będą lekcje, jeśli się nie mylę. O, tu możemy się w sumie włamać. Ha. No dobra. Nic nie widzi. O, jest dzwonek. Co to za lekcja może być na górze? Brombonierka. No dobra, nie będzie brombonierka. Ups! Nikt nie dogoni pląsającego Jimmy'ego. Nikt. Teraz mi troszeczkę nie wyszło. Plastyka. O, ostatnio zawaliliśmy ten przedmiot. Muszę teraz się troszkę skupić, żeby nadrobić tą zaległość. Dobra, rozpocznij. Zamrażanie. Ups, chyba nie wyrobimy się za bardzo. Dobra, małymi skraweczkami jakoś porobimy to. Może się uda. O.
przyspieszenie. To się przyda. Teraz pyk. I pyk. Jeszcze trochę. No, przy tym razem się udało. No oczywiście, że może pani zatrzymać, no. Czemu nie? Wow, 50% więcej zdrowia, zacałowanie dziewczyn. Nie włamiemy się teraz do tej szafki. Rozwiązywać waszego konfliktu. Łamujemy się znowu, bombonierka. O, chyba... O, został złapany. Jak mi cię szkoda. Idziesz czy nie idziesz? No to jest pytanie, dobra. Jesteśmy zauważeni. Aha. No to miałem fajerwerka. Okej, przejdźmy się trochę po szkole. Ktoś będzie mieć dla mnie coś do zrobienia. O, wszyscy mnie szanują. Na razie trochę świętego spokoju mam. Dzwoneczek. Aha, idziemy na WF-ik pewnie. Żeby dobrze rozgrzać mięśnie, zapląsamy sobie. Dobra, podjedziemy już na desce dalej. No dobra, spadówka. Ja muszę zapylać na WF. Ostatnio mieliśmy chyba zbijaka, więc teraz powinniśmy mieć zapasy, jeśli dobrze pamiętam. No to dobrze. Rozwiniemy nasze umiejętności MMA. W cudzysłowie to... No ja myślę. You've unleashed my barbarian rage. I have so many years ahead of me. Don't do it. Ale ja to umiałem już. Czego nowego mnie nie uczycie? To też nic nowego. Po co, jak mam dosiad schodzić z kogoś? To po co mi? No dobra, to tego nie umiałem. Dobra tam. Musimy wykonywać cały czas. Kombinacja trzech ciosów, wow, super. Ale przecież to umieliśmy. No dobra, to lejemy się w parterze. Dobra, kończymy to. Wow, nauczyciel WF-u mnie docenił, jak miło.
Czy tu nie mam jakiejś szafki, do której mógłbym sobie zajrzeć? Nie, zmieniać ubiór to nie musimy. O, tutaj coś jest. Miecz i magia. Karta. Chyba, jeżeli dobrze zrozumiałem. O. To nie jest mądre, żeby tutaj wchodzić. Dobrze. Jako, że lekcje mamy zakończone i już troszeczkę ten odcinek na pewno trwa, to na dziś sobie skończymy. Wyjadę jeszcze się tylko zapisać. I uciec przed mięśniakami. Ale skoro rolka to jest spoko motyw. O! Co my tu mamy? Trzech uczniów do kosza. Rozrabiaka z ciebie. Jak ja mam niby to zrobić? Nie wiem, jak mam wepchnąć do kosza, szczerze mówiąc. Nie pamiętam, jak to zrobić. Trzeba ich tam po prostu wciągnąć. Chodź tu. Dobra. Już wiem, jak to zrobić. Co, też się znęcasz nad słabszym? No to chodź tu. Tyk. No, ty też chcesz się poznęcać nad słabszym? No to chodź tutaj. Chodź. O, pięknie. Dobra, teraz możemy już na pewno zapisać się grę. I najlepiej nie dać się złapać. No dobrze. Zapisujemy. Ile będzie procent? 7? O, nawet 8 z kawałkiem. No dobrze. W takim razie dziękuję za uwagę i do usłyszenia przy następnym odcinku.